Cześć, nagrywam czwarty odcinek. Czwarty. No i wcześniej mówiłam wam, że nagram wam, jak robić błyszczyk. Ale niestety nie doszło do tego. Więc pokażę wam, jak zrobić taką okrągłą bransoletkę. Taką i grubą. Ja dokończę sobie akurat. I ja biorę po dwie gumeczki. Dobrze, zrobimy inną. To może już każdy znać. Ja lubię po prostu pokazywać, jak to się robi. To ja biorę sobie jedną gumeczkę na razie. Mam trzy palce i na te trzy palce nakładam taką gumeczki. Czyli tak. Tak, odwracamy, zakładamy na jeden. Teraz na drugi, w drugą stronę nałożyliśmy i to powinno wyglądać tak. Nie wiem, czy to widać. Naprawdę nie wiem. Ja się nie znam. I to powinno tak o widzieć. Oj, przepraszam. Ja się zniżę. I to dla was specjalnie. I to powinno być tak. Tak o. Ja tak robię. Biorę znowu, nakładam na to, tylko że nie tak samo, tylko inaczej. Tak prosto, bez żadnych kręceń i różnych tych. I nakładam jedno z nich na tą pierwszą. Teraz biorę kolejną i nakładam na to. I, oj, przepraszam. I kolejną nakładam tu. I powtarzamy. I powtarzamy to cały czas. I to samo było z tamtą podwójną. Ja już, a na koniec wam pokażę wszystkie moje gumeczki, które zrobiłam dotychczas. A zrobiłam ich bardzo dużo, tylko że połowy poddawałam. I powtarzamy co chwilę. Ja robię z czarnych, czasami dodam tam białą, ale to czasami. Możliwe, że teraz dodam sobie jedną białą. Biorę jedną białą. Jedną. Chyba, że chcecie więcej, no to sobie bierzcie więcej. I robimy sobie, aż zrobi się wielkość na twoją rękę. I biorę znowu czarny. I nakładam biały na czarny. I biorę czarny cały czas, teraz czarny. I po jakimś tam czasie znowu nakładam biały. A ja nie lubię robić na palcach. Więc szczerze mówiąc, zrobię na krośnie. A że mam krośno połamane, te, które powinnam używać, specjalne, przystosowane do mnie, to zrobię na palcach. I bierzemy znowu i powtarzamy cały czas. Nie umiem jeszcze przyspieszać, więc będę was trochę przynudzała. Więc ja to robię bardzo szybko. A teraz nie będę robiła bransoletki. Każdy wie, jak zakończyć. Jak chcecie zakończyć, jak macie tak, chcecie zakończyć, to wszystko kładziecie na jedno. Tak o. Jak chcecie zrobić zawieszkę, to robicie to inaczej. Ja jeszcze nie, bo chcę drugi biały. Ja zaraz to skończę i wam pokażę, jak to się robi, żeby zrobić zawieszkę. Bo jak chodzi o zawieszkę, to do zawieszki muszą być dobrane kolory. Więc sobie dorobię jeszcze trochę. A w następnym odcinku możliwe, że wam pokażę, jak zrobić węża. Lub kokardkę. A w piątym odcinku, w piątym, pokażę wam, jak się robi
koniczynkę. I teraz biorę biały. Po bardzo długim nie będzie równo. Biorę biały i nakładamy na to czarny. I żeby było widać to białe, to nakładamy jeszcze trochę czarnego. Odcinek trwa już 5 minut 43 sekundy. I jeszcze nakładamy, aż dojdziemy do takiego stopnia, jaki Wam będzie pasował. Ja mam posklejane gumeczki. Cały czas Wam nawijam. Gdybym miała przy sobie laptopa, a nie w innym pokoju, to by Wam puściła jakąś muzykę. Piszcie w komentarzach, jakie lubicie muzyki, to Wam będę puszczała. I tytuły. Dobra, mi tak pasuje. Tak o, ja skończyłam. Jak mam tak trzy, dobrze, to robię jedno, tak samo jak wcześniej Wam pokazywałam, tak o. I jedno z nich kładę na te dwa. Teraz potrzebujemy haczyk. Nie haczyk, tylko do drutów. Bierzemy te dwa. I jedno. I zakładamy tak. I jak się jeszcze raz nie trzyma, to bierzemy jeszcze jedno i wkładałam. Tak wkładamy. I mi tu nie wychodzi właśnie. I zrobię to inaczej. Wezmę biały albo inny kolor. Jaki tu by wziąć? Niech będzie bardzo, który róż mi się podoba. Taki róż. Może być odblaskowy. Według mnie. Ja przykładam w to krosno, tak o. Może będziecie wiedzieć. Tak o. Nakładam na to. Tak o robimy. Ja w tej chwili skończyłam. Wiem, że długo to robiłam. Ja to przepraszam. Ja kończę.